Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Wolubię i zapraszam na film o najlepszych książkach tego roku. Skąd w ogóle pomysł, żeby w połowie marca nagrywać film o najlepszych książkach roku? Otóż przez te 2,5 miesiąca udało mi się przeczytać ponad 60 książek. Praktycznie o żadnej z nich jeszcze Wam nie opowiedziałam, wobec tego pokusiłam się o takie krótkie podsumowanie. Tego, co do tej pory przeczytałam, i co zrobiło na mnie największe wrażenie. Książek mam przed sobą sześć. Zatem zapraszam na film, w którym opowiem o tych książkach, które najbardziej utkwiły w mojej pamięci, sprawiły mi najwięcej przyjemności, bądź też najbardziej poturbowały mnie psychicznie podczas czytania. Zaczynamy. Pierwsza książka, którą mam przed sobą, to powieść fińskiego pisarza Tomiego Kimunena. Pod tytułem Powiedziała, że nie żałuje. Tak wygląda okładka. Jest to jedna z części serii skandynawskiej wydawanej przez wydawnictwo poznańskie. Akurat na spotkaniu z pisarzem byłam mam tutaj nawet autograf tego pisarza, który napisał mi coś miłego po fińsku, i nie pamiętam już, co to było, ale jest. I czytałam tę książkę właśnie po to, żeby iść na spotkanie autorskie trochę przygotowana, aczkolwiek pozostałe książki tego pisarza wydane w Polsce też już mam przeczytane i to od dłuższego czasu. O czym jest ta powieść? Powieść powiedziała, że nie żałuje. To historia związana bardzo mocno z historią Finlandii. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Finlandia zaczynała II wojnę światową jako sojusznik Niemiec. Po pewnym czasie Finlandia zmieniła front, i Niemcy nie byli już mile widziani, musieli opuścić swoje jednostki, swoje koszary, które mieli w Finlandii. I ta historia rozgrywa się wiosną 1945 roku czyli Finlandia jest już wolna od Niemców. Niemcy przede wszystkim Ewakuowali się na północ Norwegii i tam doczekali końca wojny. Zanim to jednak się stało, musieli coś zrobić z kobietami. Co to za kobiety, pewnie się zastanawiacie? Otóż, w czasach, kiedy Finlandia była sojusznikiem Niemiec, kobiety fińskie pracowały w koszarach niemieckich na terenie swojego kraju. One tam były pielęgniarkami, pracowały w biurach, pracowały jako sanitariuszki, pracowały jako kucharki, generalnie miały zawody związane z obsługą jednostki wojskowej. Niektóre z nich zdecydowały, że opuszczą Finlandię razem z wojskami niemieckimi. Robiły to z bardzo różnych powodów. Jedne, dlatego że na przykład zakochały się w Niemcu. Inne, dlatego że w Finlandii nic na nich już nie czekało. Inne jeszcze miały jakieś inne swoje powody. I ta książka rozpoczyna się wiosną 1945 roku, kiedy wojska niemieckie ewakuowane są z Norwegii do Niemiec i nie wiadomo, co zrobić z kobietami. Niektóre z nich wyjeżdżają do Niemiec razem ze swoimi przełożonymi bądź też kochankami lub mężami. Inne natomiast stanowią bardzo duży kłopot, bo z jednej strony są to sojusz, sojuszniczki, są to pracownice, a z drugiej strony kobiety, które nikomu nie są potrzebne. Wobec tego one muszą pójść swoją drogą. Niektóre trafiają do obozów przejściowych, inne, tak jak piątka opisana w tej powieści, ruszają piechotą do swoich miejscowości, do swoich domów w Finlandii. Ta droga wiedzie przez tereny niezamieszkane, ale tereny zaminowane, bardzo niebezpieczne. Tereny, na których tak naprawdę nie spotyka się ludzi, lecz czyha na te kobiety bardzo wiele niebe niebezpieczeństw, także związanych z tym, że jest przedwiośnie, jest jeszcze dość zimno, one nie mają gdzie nocować, nie mają czego jeść. I podczas tej wędrówki dopiero. Zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają się poznawać, a my dowiadujemy się, co też skłoniło je do tego, żeby pójść za wojskiem niemieckim dawniej sojusznikiem, teraz wrogiem. I także dowiadujemy się tego, jakie lęki w sobie niosą, czego najbardziej się obawiają po powrocie do domu. Nie wiedzą, jak zostaną przyjęte, ale każda z nich niesie w sobie jakieś podejrzenia. Bardzo Piękna, bardzo poruszająca książka, odsłaniająca kawał historii, ale tak naprawdę to książka o kobietach. O odkrywaniu siebie, o odkrywaniu własnych potrzeb, własnych pragnień i życiu własnym życiem. Naprawdę czytajcie. Myślę, że Wam się spodoba ta historia. Następna książka to zupełnie co innego. Wrócimy po Was, Elżbiety Sieradzińskiej. I jest to zbiór reportaży, które łączy miejsce. One wszystkie dzieją się w Alpach. Są to historie alpejskie i autorka zebrała tutaj pięć bądź sześć, nie pamiętam, historii bardzo dramatycznych, które nie schodziły bardzo długo z pierwszych stron gazet w krajach alpejskich, o których opowiada z perspektywy czasu i z wiedzą jaką teraz Mamy, ale autorka w żadnym wypadku nie feruje wyroków. Ona pokazuje nam różne strony tej samej historii. Te historie to dwie albo trzy zawarte w tej książce, związane są z samolotami. Są tutaj także historie związane ze wspinaczką i z próbą pokonania pewnych rekordów, ale także przedstawia sylwetki ludzi, którzy. Brali udział w akcjach ratunkowych, oraz także zwierząt, które nieodmiennie kojarzą nam się z Alpami czyli psów bernardynów. Ta historia o psach podobała mi się najmniej, ale wszystkie pozostałe historie związane z dramatycznymi, traumatycznymi przeżyciami ludzi są naprawdę doskonałe. Autorka wchodzi w wiele szczegółów, pisze bardzo detalicznie. Bardzo długie są wprowadzenia do każdej historii, gdzie przedstawia sylwetki bohaterów, którzy w niej występują, ale także tło historyczne, polityczne i inne szczegóły, które są bardzo istotne dla pełnego zrozumienia danej sprawy i danej historii. Zatem chociaż to początkowo wydawało mi się irytujące, bo ja jestem osobą niecierpliwą i ja już chciałam wiedzieć, co tam się wydarzyło, a nie Kim były osoby, które będą brały udział w wydarzeniach opisanych w książce? To jednak po przeczytaniu tej książki doceniam tę szczegółowość autorki, ponieważ przez to czujemy się bardziej związani z tymi bohaterami, bardziej przeżywamy te historie, jesteśmy im bliżsi i kibicujemy. Chociaż niejednokrotnie już znamy, jaki będzie finał tej historii, ponieważ to są rzeczy medialne, o nich mówiono w telewizji. Jeżeli ktoś interesuje się tematyką górską, to być może już zna finały poszczególnych opowieści. Ja nie do końca byłam zorientowana w nich, one się dzieją. W latach, kiedy albo mnie jeszcze nie było na świecie, albo byłam bardzo mała, więc to, to nie są moje czasy, zatem naprawdę pochłaniałam je z wypiekami na twarzy. Była to dla mnie doskonała rozrywka, a jednocześnie książka, która sprawiała, że naprawdę bardzo przeżywałam każdą z tych historii i miałam ogromną ochotę dzielenia się nią z innymi, zatem opowiadałam mężowi to, o czym przeczytałam. Także polecam wam Elżbieta Sieradzińska, wrócimy po was. Ta książka jeszcze dodatkowo ma sporo fotografii w środku, także jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądali bohaterowie poszczególnych opowieści, to warto zajrzeć do książki, a nie opierać się na audiobooku, tak jak ja to zrobiłam. Ja wysłuchałam audiobooka, a potem obejrzałam zdjęcia. Następna książka to powieść, bardzo krótka powieść norweskiej pisarki Kirsti Anfinsen pod tytułem Chwile Wieczności. Ja ją mam tylko napisaną na karteczce, ponieważ wysłuchałam audiobooka na Legimi, nigdy tej książki nie miałam w ręce. I to jest historia o starszej pani, bardzo starszej pani. To jest staruszko, ona jest po dziewięćdziesiątce i poznajemy ją właśnie jako taką emerytkę, która mieszka w swoim mieszkaniu w Paryżu, jest osobą samotną. Tak naprawdę nikt się nią nie opiekuje, ale ona jeszcze jakoś daje sobie sama radę. Aczkolwiek z każdym dniem jej ciało jest coraz słabsze, natomiast jej umysł jest wciąż ostro jak żyleta. I ona wspomina trochę swoją młodość i dawne czasy. To kobieta, która jako jedna z pierwszych na świecie została kardiochirurszką. Ona przeprowadzała bardzo trudne, wymagające wielkiego skupienia, wielkiej precyzji operacje. Ona uczyła innych kardiochirurgów. Była pionierką w tej dziedzinie. Poświęciła swoje życie karierze, nigdy nie założyła rodziny, wobec tego teraz jest osobą samotną, ale to nie jest tak, że zawsze była samotna. Ona oczywiście miała w swoim życiu różnych mężczyzn, którzy towarzyszyli jej na różnych etapach jej życia. I tutaj poznajemy tę kobietę u schyłku życia i poznajemy także jej życie tak, jak ona nam o nim opowiada. Bardzo piękna książka o odchodzeniu książka o starości, książka, która każe nam się zatrzymać pół kroku i zastanowić nad swoim życiem, nad swoimi decyzjami, pomyśleć o tym, jacy my będziemy, kiedy osiągniemy taki wiek bardzo podeszły i jak będziemy się czuć z tym, że nasze ciała nie będą już nadążały za naszym umysłem. Jeżeli nie znacie tej książki, koniecznie przeczytajcie, przesłuchajcie. Audiobook jest doskonały, także naprawdę nie trzeba tej książki mieć w ręce, żeby cieszyć się jej treścią i poznać tę wspaniałą historię. Bardzo Wam ją polecam. Przed nami jeszcze trzy książki, nie wszystkie będą takie smutne, ale jeszcze, jeszcze jedna. To jest taka książka, która ryje banie. Columbine: masakra w amerykańskim liceum Dave'a Kalena. Jest to reportaż. Zobaczcie, jest dosyć gruby, napisany małymi literkami i bez obrazków. To jest książka o strzelaninie, do której doszło w 1999 roku bodajże. W każdym razie. Już dosyć dawno temu, ale jest to jedna z masakr, która najbardziej zapisała się w pamięci Amerykanów i chyba w pamięci całego świata, ponieważ ona i uczestnicy tej sprawcy tej masakry tak naprawdę stali się bohaterami, pokazuje Cudzysłów, ponieważ bohaterami dla tych, którzy chcieli zapisać się na kartach historii, podobnie jak oni. To także opowieść o dwóch zagubionych chłopakach, których przeoczył cały system, którym nikt nie udzielił pomocy, ponieważ oni też o tę pomoc nigdy nie prosili. Ale aby odreagować swoje frustracje, postanowili wysadzić liceum, do którego chodzili, tak, wysadzić bombą, i dokonać strzelaniny. Na szczęście. Dla tych, którzy w tym liceum przebywali tego dnia, ich plan tak naprawdę się nie powiódł. Owszem, oni zabili kilkanaście osób, ale gdyby ich plan się powiódł, ofiar byłoby o wiele, wiele więcej. Oni celowali w kilkaset, sześćset, siedemset ofiar, więc tak naprawdę sami zginęli w poczuciu porażki, jeżeli to miałoby nas pocieszyć w jakikolwiek sposób. To jest historia. I o samej Strzelaninie, i o tym, co było przed, i o tym, co było po. D Dave Kalen jest dziennikarzem, on już tam był na miejscu, kiedy do doszło do tej strzelaniny, i jako jeden z setek dziennikarzy relacjonował te wydarzenia, Kalen stwierdził, że musi napisać książkę, aby wyprostować wszystkie fakty. On się bardzo długo interesował ten te tym tematem, bardzo długo śledził doniesienia komisji, które zajmowały się wyjaśnieniem tej zbrodni i rozmawiał także z rodzicami zabitych, z rodzicami y, tych, którzy przyczynili się do zbrodni i z członkami społeczności lokalnej, z nauczycielami, aby mieć jak najszerszy obraz tych wydarzeń oraz jak najszerszy obraz sylwetek sprawców. I ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo rzetelnie napisana. Myślę, że w to, co on tutaj napisał, możemy wierzyć. Wyprostował wszystkie przekłamania i wyprostował wszystkie informacje, które zostały podane w mediach, ale nie były wcześniej sprawdzone, przez co tak naprawdę przez wiele lat krążyły po internecie, czy, czy były powielane przez innych dziennikarzy i pisarzy niesprawdzone rzeczy i rzeczy, które nie miały niczego wspólnego z prawdą. Zatem doskonały reportaż, ale reportaż, który prawdopodobnie odchorujecie. Bardzo trudno się to czyta, ale myślę, że warto, że warto znać także życie od tej gorszej, brzydszej strony. To teraz świat fikcji. Świat fikcji, który no przynajmniej czasami Zabiera nas w rejony, które nie są aż tak bardzo brzydkie. Dom Holendrów, Anpachet to powieść współczesna, która opowiada o pewnej rodzinie mieszkającej w domu holendrów. Ten dom się tak nazywa, ponieważ został zbudowany przez holenderską rodzinę, która dorobiła się na jakimś tam handlu czy na w jakiejś manufakturze i wybudowała sobie piękny dom w Stanach Zjednoczonych, dom różniący się od innych w okolicy, ale także wykończony z wielkim smakiem i w taki nietypowy sposób. I kiedy wszyscy potomkowie tej rodziny już umarli, dom został wystawiony na sprzedaż, i zakupił go człowiek, który zajmował się sprzedażą i kupnem nieruchomości. Jego żona nie do końca wiedziała, że oni już są tak bardzo bogaci, że stać ich na dom, i była bardzo, bardzo zaskoczona, kiedy mąż przywiózł ją do domu Holendrów i powiedział, że ten dom należy teraz do nich. Ta kobieta nigdy tego domu nie polubiła. Uważała, że jest ostentacyjny, za duży, niepotrzebny, że jedna rodzina nie potrzebuje tak wielkiego metrażu i takich zbytków, wobec czego nigdy nie poczuła się tam dobrze. I pewnego dnia postanowiła wyjechać z tego domu. Zostawiła swoje dzieci, dziewczynkę starszą i młodszego chłopca, z paniami, które się nimi opiekowały. To była kucharka, pani do sprzątania oraz jedna z pań, która była nianią. I wyjechała na zawsze. Nigdy już do tego domu nie wróciła. Dzieci były małe, nie wiedziały, co skłoniło matkę do tego, że je opuściła, no ale musiały sobie jakoś radzić z tą sytuacją. Niestety, pewnego dnia ojciec przeprowadził do domu pewną panią, z którą wkrótce wziął ślub. Dzieci zyskały macochę i ta książka w tym momencie przekształciła się w taką opowieść trochę baśniową, ponieważ jak to w baśni macocha okazała się bardzo, bardzo złą kobietą. Więcej nie będę wam opowiadać, ale jest to historia o tym, jak dom staje się głównym punktem wspomnień, tęsknot, głównym pragnieniem, celem życia tych dzieci, które w tym domu dorastały jako, jako maluchy i, i jako młodzież. Piękna historia o tym, jak sobie radzić z przeszłością, o dwóch różnych podejściach do przeszłości. O dwóch różnych podejściach do przewiny i do wybaczenia, dwóch różnych podejściach do życia. To historia przede wszystkim tego rodzeństwa oraz domu Holendrów. Wydaje mi się, że wiele osób pochłonie ta książka i wiele osób znajdzie w niej coś, co zabierze ze sobą. Na później. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Myślę, że to jedna z lepszych powieści tej autorki. I na koniec zostawiłam wam kryminał. Tak, kryminał. Sama jestem zdziwiona, że w najlepszych książkach dwóch, trzech miesięcy znajduje się powieść kryminalna. Bo dla mnie zazwyczaj takie powieści. Owszem, lubię je czytać, ale to nie jest coś, czym bym się jakoś bardzo, bardzo zachwycała. Ale Kryminał retro Michała Witkowskiego pod tytułem Tango jest książką, którą uznałam za najlepszy kryminał retro, jaki kiedykolwiek czytałam. Wobec tego to już coś. To jest kryminał, który dzieje się pod koniec lat dwudziestych w jakiejś miejscowości w Polsce. Autor tej miejscowości nigdy nie nazwał i zrobił to specjalnie. Wiem o tym, ponieważ byłam na spotkaniu autorskim z okazji premiery tej książki. I on właśnie powiedział, aby nie musieć ślęczeć w archiwach, aby nie musieć później czytać niezliczonych uwag czytelników, że o nie, ta ulica to nie skręcała w prawo, tylko w lewo, a ta klamka nie była mosiężna, tylko metalowa. Postanowił, że nie nazwie nigdy, nigdzie w tej książce tego miasta. Natomiast skupił się na przebiegu powieści, na przebiegu fabuły i naprawdę wyszło mu to doskonale. Mamy tutaj policjanta, który się nazywa Adolf Piątek, i on prowadzi śledztwo. To śledztwo zaczyna się od śmierci śpiewaka z miejscowej operetki, który czekał na premierę no, nowej sztuki, w której miał grać jedną z głównych ról, ale został zamordowany w swoim domu. I w kieszeni szlafroka, w którym był, znaleziono fragment, Tanga, fragment słów tanga. I to była pierwsza z takich zbrodni popełnionych w tym mieście. Było ich więcej i generalnie wszystkie ślady prowadzą do takiego lokalu, który jest bardzo elegancki. Cała śmietanka towarzyska miasta tam się wzbiera i nazywa się To i Owo. I To i Owo jest takim punktem stycznym dla prostytutek. Dla bogaczy, dla żon bogaczy, dla tancerek, pijaków, i cwaniaków i wszystkich innych ludzi, którzy chcieliby coś znaczyć w tym mieście bądź też chcieliby się dorobić w tym mieście. Więc bardzo, bardzo ciekawy kryminał, w którym trup ściele się dosyć gęsto, a jednocześnie jest to książka, która. Pokazuje rzeczywiście te szalone lata dwudzieste, pokazuje mentalność ludzi w tamtych czasach. No i ten wątek kryminalny, to śledztwo jest rzeczywiście pasjonujące. Tutaj trudno, jego, trudno go nie śledzić i trudno się nim nie fascynować, bo rzeczywiście dzieje się tutaj dużo i bardzo długo nie wiemy w ogóle do jakiego finału to zmierza. Także, jeżeli nie znacie jeszcze tej powieści, to bardzo, bardzo polecam. Warto. Przedstawiłam Wam sześć książek, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Książki wesołe, książki smutne, książki opowiadające prawdziwe historie, bądź też historie zmyślone. Wszystkie przeczytałam z ogromną uwagą, sprawiały mi ogromną przyjemność, bądź też poruszały we mnie bardzo czułe struny. Tak więc mam ogromną nadzieję że sięgniecie po którąś z tych książek i przekonacie się sami czy też moje polecenia mają jakiekolwiek znaczenie dajcie mi znać bo być może już znacie któreś z tych książek więc też jestem ciekawa czy jeżeli już je czytaliście to jakie jest wasze zdanie ja tymczasem się żegnam i widzimy się już w przyszły wtorek do zobaczenia pa 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 pa, pa.